Cześć Tadek z tej strony. Witam was na moim kanale po bardzo długiej przerwie, ale mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek zrekompensuje wam tą moją długą nieobecność. A tematem dzisiejszego odcinka będzie coś, co jest ostatnio bardzo modne, co wszyscy o tym rozmawiają, czyli sztuczna inteligencja, a szczególnie chat GBT. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem na temat generowania obrazów przez sztuczną inteligencję. Tutaj macie kartę, możecie sobie kliknąć i zobaczyć ten odcinek. Zapraszam też do, do dyskusji pod tym filmikiem na ten temat, co o tym sądzicie. Ale dzisiaj chciałbym Wam pokazać coś, co wzbudza wiele emocji, czyli chat GPT. Czyli możliwość porozmawiania sobie z sztuczną inteligencją. Czy ten chat GPT, ta sztuczna inteligencja jest w stanie nam pomóc na przykład w opisywaniu zdjęć. Bo powiem szczerze... Bardzo dużo ludzi po, po, podnieca się tym chat, chatem GPT, w ogóle straszny hype na to, na to jest. Powiem ja bardzo sceptycznie do tego podszedłem i w sumie uważam, że ten cały, cały Fame, co teraz ten chat GPT zbiera, jest troszeczkę na wyrost. Wiadomo, nieczy... może inaczej. Na pewno jest to bardzo dobra technologia, która ma przyszłość i którą to, w tą stronę na pewno cały rozwój technologii pójdzie. Ale na dzień dzisiejszy jest to jeszcze troszkę kulawy. W dalszej części filmiku obnażę pewne, pewne, pewne słabości tej, tej technologii. Jeśli ten film stanowi jakąś wartość dla Ciebie, daj lajka, skomentuj, udostępnij. Jeśli chcesz więcej treści tego typu, zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby był informowany o nowych filmach. Możesz mnie też wesprzeć, kupując mi kawę w serwisie Buy Me A Coffee. Dziękuję bardzo. No i zaczynamy walkę z chatem GPT. Wpisałem mu co następuje. Wypisz 30 słów kluczowych dotyczących Ogrodu Świateł w Chorzowie w Legendii. W osobnych linijkach każdą zakończ przecinkiem. Dlatego tak, żeby nam było łatwiej to później wrzucić wszystko do stoków. No i po wydaniu polecenia chat GPT wygenerował nam listę słów kluczowych. No, i nawet początkująca osoba w dziedzinie stoków widzi, że te słowa kluczowe no nie są najwyższej formy. Tym bardziej, że to są różne zwroty. Na stokach raczej używamy pojedynczych słów niż całych zwrotów jakichś. Więc no, sami widzicie, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale spróbujemy to jakoś uściślić. No, to poprosiłem ChatGPT o podanie jednowyrazowych słów kluczowych godnych z Adobe Stock. No, i niestety ChatGPT nie zna wymogów Adobe. Stok, więc nie może podać nam takich słów kluczowych. No dobra, to skoro nie umie w Stok, no to niech poda same jednowyrazowe hasła kluczowe. Zobaczymy co wygeneruje. No, jak widzicie, to co on wygenerował, to też za bardzo szało. Nie robię dupy, nie urywa. Hasła są bardzo ogólnikowe i w ogóle niektóre są niezwiązane z tematem tego zdjęcia. Więc no, słabo, słabo, słabo to wygląda. A tutaj, dla przykładu, są słowa kluczowe, które wygenerowałem w, dzięki użyciu IMS-stoker. Możecie sobie porównać i sami wyciągnąć wnioski, które słowa kluczowe lepiej opisują dany obrazek. No dobra, to damy mu szansę z kolejnym obrazkiem. Tym razem wygeneruje słowa kluczowe po angielsku. Zobaczymy, jak mu z tym pójdzie. No i jak widzicie, znowu z uporem maniaka wygenerował zwroty, a nie słowa kluczowe. No ale poprosimy go o wygenerowanie. Pojedynczych słów. No i dla porównania też możecie zobaczyć słowa, które sam wygenerowałem dzięki IMS-Stoker. No kilka z nich, kilkanaście się pokrywa z tym, co wygenerowała sztuczna inteligencja. Niemniej są to jednak różne hasła. Do trzech razy sztuka. Teraz opiszę zdjęcie bardzo dokładnie. Może to pomoże w dokładniejszym, lepszym wygenerowaniu słów kluczowych. No. Tu jest znacznie, znacznie lepiej. Praktycznie nie musiałem korzystać z JMS Tokera, i te wszystkie słowa, które on wygenerował, zaimplementowałem do swojego zdjęcia. No, brawo GPT. Zobaczymy, co zrobi z następnym zdjęciem. Jak już zauważyliście, im dokładniej napiszecie, co jest tematem zdjęcia, tym on lepsze słowa kluczowe. Dobiera. I tak samo jest z klientami. Im lepiej opiszecie zdjęcie, lepsze słowa kluczowe użyjecie, tym macie większą szansę na sprzedaż, na to, że klient znajdzie te zdjęcie i je użyje. No, to zobaczymy jeszcze jedno zdjęcie, tym razem to już będzie ostatnie. Zobaczymy, jak tym razem sobie poradzi nasza sztuczna inteligencja. Postaram się też je w miarę dokładnie opisać i zobaczymy, co nam wygeneruje. No i jak widać, ten zestaw słów kluczowych też jest całkiem, całkiem i zasługuje na to, żeby opisać moje zdjęcie. Więc robimy kopię, wklej. No i mamy fajne, fajne słowa kluczowe. No ale nie zaszkodzi posiłkować się jeszcze jemy z i zobaczyć, co on nam zasugeruje. A nawet nie tyle, co on zasugeruje, tylko jakie słowa kluczowe są w bazach danych. Właśnie agencji stokowych, które opisują podobne, podobne zdjęcie, i najwyżej dołożyć sobie kilka słów kluczowych, które pominęła sztuczna inteligencja. A teraz małe podsumowanie i kilka luźnych wniosków moich na temat tego czatu GPT. Jest to na pewno technologia, która będzie rozwijana i w którą stronę podąży cały przemysł. Jest to raczej niezaprzeczalne. Bo to daje niesamowite możliwości. Niemniej jednak, dzisiaj ten Chat GPT no ma jeszcze trochę niedoskonałości. Nie potrafi wznieść się na poziomy abstrakcyjnego myślenia. Musi mieć dokładne, bardzo dokładne zdanie. Jak tutaj zauważyliśmy przy opisywaniu głupich zdjęć, im mu dasz dokładniejszy opis tego zdjęcia, tym jest w stanie lepsze słowa kluczowe wygenerować. Jeśli podasz mu jakieś abstrakcyjne, które po prostu trzeba zinterpretować w jakiś taki, na jakimś takim poziomie większej abstrakcji, no to on ma z tym problemy i, i sobie z tym za bardzo nie radzi. Jeśli podasz mu dobry zestaw informacji na wejściu, to dostaniesz też dobry, dobry zestaw informacji na wejściu. Czyli to, co zawsze było w informatyce, odwieczne prawo, trash in, trash out. Czy ChatGPT może wspomóc naszą pracę tutaj ze stokami? Oczywiście, że tak. Tylko, tak jak już tutaj zauważyliście, trzeba mu podawać bardzo dokładne dane. Powtarzam się już w któryś raz. Ale po prostu tak to jest. ChatGPT nie potrafi analizować pewnych rzeczy, nie potrafi tego zinterpretować. Jak poszukacie gdzieś w necie, są różne tam kanały, filmiki, artykuły na temat oszukiwania ChatGPT. Po prostu ludzie mu zadają pytania, które z założenia są durne, nielogiczne i nawet średnio inteligentny szympans. Wie, że to pytanie nie ma sensu. ChatGPT próbuje niejednokrotnie wygenerować jakąś mądrą odpowiedź na nie. Ewentualnie daje odpowiedź, że ma za mało danych, nie zna się na temacie i nie może udzielić odpowiedzi. A tak jak mówię, no średnio inteligentny człowiek, a nawet nisko inteligentny człowiek powiedziałby, że to jest niemożliwe odpowiedzieć na to pytanie, bo ono jest bez sensu. Więc no to jest, jest to sztuczna inteligencja, ale taka bardziej właśnie na zasadzie, że ona, podejrzewam, że ona tak działa, że ona ma bardzo duży zasób wiedzy, jakąś bazę danych, z której korzysta i na podstawie treści, które już są wygenerowane... Ona po prostu jest w stanie wygenerować coś, nie jest w stanie stworzyć coś sama z siebie. To jeszcze nie jest ten poziom. Po prostu ja, ja traktuję tą Chata GPT bardziej jako taką inteligentną wyszukiwarkę, która przeczytuje czeluście internetu, internetu i jest w stanie mi wygenerować jakąś odpowiedź. Chociaż to też nie do końca tak działa, bo. Jakżeście widzieli, w momencie, w którym poprosiłem go o wygenerowanie słów kluczowych zgodnie z Adobe Stock, napisał mi, że nie zna wytycznych Adobe Stock, żeby sobie sam sprawdził i, i zajrzał do dokumentacji. No, powiem tak, że spodziewałem się bardziej tego, że on zapozna się z tym. I na podstawie tego przeanalizuję, co tam jest napisane i wygeneruje mi te słowa kluczowe. Ale to nie jest jeszcze tak do końca. To jeszcze nie jest ten poziom, to będzie dopiero za jakieś kilka lat, że będzie po prostu odsyłał. Jeśli czegoś ten czat nie będzie wiedział, no to będzie próbował się tego dowiedzieć, nauczyć. Tutaj jeszcze tak to nie działa. Także póki co, no jest to fajne narzędzie. Można się nim posiłkować. W generowaniu słów kluczowych, tylko trzeba właśnie kilka zasad sobie przyswoić, że tak jak w całej informatyce, jest taki znany zwrot trash in, trash out, czyli śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Jeśli mu podacie głupoty o, abstrakcyjne, jakieś pojęcia, no to on wygeneruje wam też jakieś turne hasła kluczowe. A jeśli podajcie mu dobry opis, fajny, treściwy, zwięzły, techniczny, bez jakichś abstrakcyjnych pojęć, no to wygeneruje Wam fajne słowa kluczowe. Jak widzicie, sztuczna inteligencja nie tylko nam zagraża, ale nas też wspomaga. A ja tymczasem się z Wami żegnam. Zapraszam do komentowania, co myślicie na ten temat. Polubienie kanału, zasubskrybowanie, kupienie mi kawy w serwisie Buy Me A Coffee. I do następnego razu. Hej hej.